Cały czas bawimy się w minigrę, kiedy powiesz start zaraz po odliczaniu. Minions have spawned. Next time, try to leave a dent. Results speak louder than words. A ja sobie gadam do wyłączonego mikrofonu. Też fajnie. Ty mnie słyszysz, a tutaj nikt mnie nie słyszy. No dobra. Także co, nasza gra już się nam powolutku rozpoczęła. Miniony już za chwilę tam się będą obijały na liniach. Wyskakują na nas. Znaczy w sumie nie na nas, ale na graczy. Blue buffy, red buffy i inne buffy. Wladimir jest na górze. Tu ciekawa sytuacja. Tam był chyba ward postawiony albo... tylko była właśnie informacja, że Jarvana nie ma na dole. Także ciekawe, ciekawe. Do tego widzimy oczywiście, że Jarvan podebrał red buffa Camille. No to będzie bolesne, jak tylko Ogierhack dojdzie i zobaczy, że jednak tego red buffa nie ma. No i Kamilowski zaraz po tym, jak pomógł swojemu junglerowi, to też stara się jakkolwiek zareagować na Bad Wolfa bardzo agresywnie. Stara się zdobyć jak największą przewagę w zdrowiu, ponieważ doskonale wiemy, że Wladimir potrafi się bardzo dobrze regenerować za pomocą swoich umiejętności, dlatego ważne jest, żeby konsekwentnie cały czas nacierać na niego, bo też no, Jax ma nieco utrudnione zadanie, jeśli chodzi o zdobywanie tych dodatkowych minionów na Wladimira właśnie, więc jeżeli początkowo już będziemy dyktowali tempo rozgrywki gdzieś w okolicy Górnej Alei, no to możemy sobie pozwolić na to, że dodatkowe jakieś miniony albo jakikolwiek sposób na przeżycie będzie nam dany właśnie przez tego Wladimira. Widzimy, że tam w miarę wyrównane walki cały czas się toczą, a co do wyrównanych walk, to nie możemy tego powiedzieć na bocie, ponieważ tam już błyskawicznie umiera Lulu. Parowóz Tomek, czyli oczywiście Ogierhack, zaraz po zrobieniu dżungli wpada na dolną aleję, tak jak w poprzednim meczu tak naprawdę, i tym razem pojawia się wystarczająco szybko pierwsza krew właśnie na koncie inżynierów. No powiem szczerze, że chciałem tutaj coś, że tak powiem, zareagować na to wejście na dół, ale generalnie nie było nawet na to czasu, bo ile? 2 sekundy zajęło zabicie tej Lulu? Ona dostała tak dużo efektów kontroli tłumu, że no tam nic nie można było zrobić. Hookshot, uderzenie starczy, potem jeszcze przytrzymanie z miecza, no nic się nie dało. Chociaż teraz, no bardzo agresywnie, no nie wiem, czy to był dobry pomysł. Od razu jest jeszcze tam Ignite zagrany, Lulu przyszła na pomoc, ale widzimy, że to będzie wymiana 1 za 1, aczkolwiek... Z drugiej strony, no... Ciekawy mnie ten Ignite Lulu, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że nie przeszło agro przecież na Ezreala z Leony. Gdyby tak było, to faktycznie można by się pokusić o zabójstwo, jednak no... Tak się wiadomo nie stało, tak dokładnie te wierzeń działają. No i teraz alert, kolejny raz to chyba tak nie trafiony i to chyba nie wystarczy, żeby go zabić, ale po raz kolejny na dole pojawia się Ogierhack. I po raz kolejny ta linia jest właśnie priorytetowana przez inżynierów. No tak, no generalnie górna alejka, tak jak widzimy, jest przepchnięta przez Wladimira. Na środku Azir mimo wszystko dobrze sobie radzi, także inżynierzy skupiają się tutaj na tej dolnej alejce. No i chcą, żeby to Ezreal z Leoną tą alejkę zdominowali. No i póki co, no gdzieś tam w pewnym sensie ten plan udaje się zrealizować. Natomiast tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o środek, to środek sobie spokojnie póki co radzi. Zax na razie przestraszył tutaj swojego rywala, także Yashiru zmuszony do trzymania się blisko wieży, wycofał się do bazy, za chwilę wróci i będzie kontynuował walkę na środkowej alejce. No nie jest to nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że Azir jest to postać, która ma ogromny dystans, który pozwala jemu na farmienie właśnie przez tych żołnierzy. Dlatego też nie dziwi z drugiej strony to, że Yashiru może mieć problemy, ale jest to też Vel'Koz, więc kilka dobrych rzuconych Q, czy też po prostu W może sprawić, że te miniony będą też znikały w miarę szybko, więc o środkową aleję bym się tak bardzo nie martwił, no chyba, że na środku pojawi się Ogierhack, żeby wspomóc Zaxa, no to wtedy w sporych tarapatach może być Yashiru, ponieważ jeżeli zwrócimy uwagę na to, jakie piki zostały wybrane na poszczególnych liniach, to Jax, okej, ma odskok, może jakkolwiek uciec przed tą Camille. Gdzieś tam na dole może być ta Lulu z przyspieszeniem, chociaż to nie do końca siadło, albo chociaż nawet Caitlyn z tą siatką, ale na środku, no Vel'Koz może mieć problemy, zobaczymy na ile problemy będzie posiadał Kamilowski. No na razie tutaj atak na Kamilowskiego zakończył się niepowodzeniem, chociaż teraz Diablos pojawia się na środkowej alejce, no mało tam oczywiście brakuje, ale Diablos o mały włos też zginąłby, próbując tak naprawdę dive'ować midlanera drużyny informatyków.
Widzimy bardzo agresywne zagrania od samego początku. Tutaj dyktują tempo inżynierzy, rotacje Leony gdzieś na inne linie. Tak samo zresztą pojawia się wszędzie Ogier, Hak, Bocie. Cały czas farmi, cały czas nigdzie się nie pojawia. To jest, szczerze mówiąc, dziwne, biorąc pod uwagę, że posiada on no jednak Jarvana. Wcześniej był to Lee Sin, teraz Jarvan. I po raz kolejny widzimy dosyć sporą pasywność tego zawodnika, co raczej nie powinno mieć miejsca, jeżeli chce jakkolwiek pozwolić swoim sojusznikom na powrót do tej rozgrywki, więc liczyłbym, że zaraz się jakoś zaktywizuje, zaraz pojawi się gdzieś, może na górze, może na dole, czy też na środku i faktycznie postara się o te dodatkowe zabójstwa na konto informatyków. Tak, no tutaj właśnie dziwi mnie też fakt, że ten Jarvan mimo wszystko, że ma ogromny potencjał do gankowania w early game, on tego po prostu nie czyni, jego nie ma, on jakby póki co nie istnieje. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że będzie swojowaty czekał tylko po to, żeby nabić ten szósty level i dopiero z kataklizmem przyjść. No ciężko powiedzieć, czym tutaj dżungler drużyny informatyków się kieruje, ale no, z jednej strony póki co nie jest to dobra droga. A propos dobrej drogi, to póki co zmierza on gdzieś w okolicy dolnej alei, zabiera on już Lubafa rywalom i jest kolejny buff zdestilowany. No i może teraz jakaś akcja właśnie na dole, ale tam jest w trajbuszu postawiony Control Ward, więc chyba spodziewał się tego, że zaraz mogą tam go przyuważyć przeciwnicy, cofnął się i po raz kolejny musi zrezygnować z agresji gdzieś na bocznej linii. No pytanie, gdzie i na której linii się będzie mógł pojawić? Co prawda środek aż się prosi o to, bo Azir jest bardzo daleko, no ale wiemy bardzo dobrze, jak Azir sobie tutaj potrafi zemranić. Ależ teraz wejście było na tą dolną alejkę, flash za flash, ale Caitlyn została wymieciona po prostu z tegoż botlane'u. Ładne wejście po raz kolejny od Diablosa, bardzo mocne przytrzymanie rywala i widzimy, że kolejne fragi wędrują na konto drużyny inżynierów i teraz jeszcze Ogierhak zesnajpował tak naprawdę tegoż Vel'Koza. Błąd wydaje mi się troszkę po stronie Yashiru, że jeszcze dalej się nie wycofał. Na pewno się nie spodziewał tejże Camille z tej strony, ale no na jego miejscu mimo wszystko gdzieś tam za tą drugą wieżę jednak bym poszedł i dopiero wtedy próbował bezpiecznie się recallować do bazy. Jeśli chodzi o błędy, to tak samo popełniła go Caitlyn, mogłaby spokojnie przeżyć, jednakże Klay minimalnie za wcześnie użył swojej siatki kalibru 90, dlatego też ta Leona nie poleciała do miejsca, w którym stał wcześniej, tylko do niego aż po doleceniu całą tą siatką, całym tym odskokiem, dlatego też no, nie udało się jakkolwiek uciec od tych kolejnych stanów, kolejnych obrażeń zadawanych przez dolną aleję rywali. A propos obrażeń, to potężne teraz posiada parowóz Tomek, no i Ogierhak zabija Bocieja. Bociej pierwsza akcja w tym meczu, no i od razu śmierć w walce 1 na 1 z wrogiem junglerem. Yashiru tutaj troszeczkę zbyt optymistycznie też atakuje Ogierhaka i może chyba po raz kolejny pożegnać się z życiem. Zobaczmy na górnej alei, teraz tam kamera przeskakuje na chwilę, więc chyba Yashiru jednak nie umrze. Kamilowski teraz jest pod naporem tego Wladimira, jeszcze hemoplaga użyta, ale chyba po wyfleszowaniu się uda mu się przeżyć, tak się dzieje, więc widzimy, że akcja cały czas jest bardzo mocno dyktowana przez inżynierów, no i chyba mam wrażenie, że się już nie zatrzymają w tym meczu. O i teraz Solar Flare zagrany, ale chyba to nic nie zmieni, zaprawdę tam jeszcze była tarcza rzucona przez tą Lulu, żeby troszeczkę tych obrażeń zniwelować, udaje się, ale nadal jest to presja od inżynierów, oni już czują, że mogą to spotkanie wygrać i póki co do tego dążą i póki co na razie to, co zakładają, się udaje. No jest przewaga 4,5 tysiąca w złocie, póki co 90 minuta niespełna, także 4 tysiące to jest naprawdę no niezła zaliczka. Nie jest to jakoś wybitnie dużo, nie jest to na przykład 10 czy 11 tysięcy, tak jak mieliśmy to wczoraj, jeżeli chodzi o drużynę tyranozaurów. Natomiast no, informatycy muszą się obudzić, bo jeżeli tego nie zrobią, to no niestety ta gra również może się dla nich zakończyć porażką, a na pewno tego nie chcą. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że z tych 4 tysięcy przewagi aż prawie 2 posiada sama Ezreal nad tą Caitlyn. No i teraz chyba uda mu się uciec temu Jarvanowi, tak się też stało, no i wyłapana jest ta Leona, jednak no chyba nie będzie follow-upu, bo to jest troszeczkę ryzykowne, chociaż widzimy, że Bociej stara się gdzieś tam pokazać, może gdzieś tam będą go świeżbyły paluszki, jednak wycofanie spokojnie i swobodnie, ale też warto podkreślić to, jaką sporą przewagę na każdej z linii tak naprawdę posiadają teraz
inżynierzy jest to przewaga w minionach na każdej absolutnie, nawet na dole o, jest to. Ależ to pięknie, Zax wyminął. Yashiru teraz mocno wybity przez Rolima Shuffle, ale brakuje tutaj troszeczkę obrażeń Zaxowi, tutaj, których z kolei nie brakuje Jarvanowi. To jest pierwsza krew przez niego przelana właśnie na środkowej alei. Tymczasem błyskawiczna odpowiedź ze strony Ogierhaka, przepraszam, także bociej. Wreszcie pojawił się na tablicy wyników jako zabójstwo lub asysta. Niemniej jednak no ta pierwsza interwencja z jego strony chyba skończy się jego śmiercią również, ponieważ Hextech ultimatum w stronę, on nie ma za bardzo jak uciec, nie ma podbić jak rywala. No i to jest kolejne zabójstwo. 4-0 już na koncie tej Kamilno i chyba Ogierhak się tutaj nie zatrzyma za szybko. No zobaczymy teraz, co na dole się będzie działo za chwilę, mam nadzieję, bo cały czas tutaj bardzo agresywnie Diablos chce coś rozegrać. Był tam jeszcze Ward ustawiony między dwiema wieżami i jest od razu Solar Flare, będzie podejście tuż od bara, zobaczmy, czy będzie wystarczająco dużo obrażeń, aby zabić tą Caitlyn. No Caitlyn na razie póki co umrze najprawdopodobniej też Diablos, chociaż Diablos jeszcze się ratuje i jeszcze jest troszeczkę tutaj obrażeń zadawanych, no i teraz co prawda Diablos umiera, ale przysłużył się swojej drużynie, by kolejnego fraga zgarnął w tym momencie Krykiet. No i 9-3 nam się zrobiło teraz trafienie jeszcze Mystic Shotem. Trzeba się będzie wycofać. No i inżynierzy póki co nadal stawiają warunki, chociaż teraz Jarvan. O, i ten Jarvan, jak on tam się pięknie pojawił i jak też pięknie zniknął. To jest właśnie ta ogromna przewaga w obrażeniach, jeżeli tak szybko zdobywamy dodatkowe złote i dodatkowe zabójstwa na konto swojej drużyny. Zobaczmy teraz na górnej alei walka między dwoma top lanerami. Oni mają cały czas 0-0-0, o ich cały czas nie obchodzi tak naprawdę to, jak przebiega walka na pozostałych alejkach, na pozostałych częściach mapy, ponieważ tutaj starcie dwóch męskich mężczyzn w walce 1 na 1 bez żadnych ingerencji ze strony przeciwnej. No i taki mecz 3 na 10 bym powiedział dla informatyków. Widzieliśmy też błędy pojawiły się po stronie alerta na Lulu, którego właśnie teraz widzimy na ekranie przez chwilę. Ponieważ Wildgrove trafione minimalnie za wcześnie, nie podbija Leony. Polimorfia kompletnie nie rzucona, przez co cały czas Diablos mógł raz za razem atakować swoimi ogłuszeniami właśnie Kleja. Dlatego też z problemami jest ta dolna aleja, no i nie wskazuje nic na to, że uda im się z tego wykaraskać. Zwłaszcza, że na górnej alei widzimy już drobną rotację, żeby te wieże tak naprawdę tylko dobić. Zdobyć jeszcze pewnie tego Rift Heralda, co tylko wspomoże ich push, ponieważ już to jest trzecia wieża. No i ciekawe zagranie ze strony Bociej, ja trzeba przyznać, już tutaj chyba na pokaz mam wrażenie. Tak, chyba troszkę na pokaz tutaj Bociej zasugerował, że nie weźmiesz tego Grompa i wziął sobie Grompa i z powrotem teraz zobaczymy, chociaż będzie tutaj niebezpieczna sytuacja. Solar Flare zagrany, ale stanowczo chyba za późno, jest do tego jeszcze laser, no i widzimy, że póki co Leona zostanie zmieciona, ale wchodzi w to wszystko jeszcze Azir i Vel'Koz położy nam się tutaj na plecki i będzie zemsta, będzie jeden za jeden w tejże walce na górnej alejce. W międzyczasie gdzieś tam Krusz od Balasz poleciał na dół, a inżynierzy dalej robią swoje, czyli puszują, biorą tą grudą wieżę, a Bad Wolf zupełnie się tutaj nikim nie przejmuje, podchodzi, robi transfuzję i odchodzi. No i to jest po prostu dewastacja rywali, mamy 15 minutę rozpoczętą w tej chwili, a proszę zobaczyć, na co sobie pozwalają zawodnicy i inżynierów. Oni teraz robią co tylko chcą z przeciwnikami, no i oni już chyba ten mecz wygrają. Jeżeli pomimo jakichś makabrycznych błędów nie dostaną 4 DC naraz, to wątpię, że to powinno zakończyć się jakkolwiek inaczej. O, i teraz bardzo agresywnie Krykiet. Był Arcane Shift, do tego jeszcze Flash, ale widzimy, że chyba już poddali się tak naprawdę gracze drużyny informatyków, bo to, co zrobił przed momentem Swayowaty, sugeruje, że najprawdopodobniej już sobie odpuszczą tą rozgrywkę informatycy i będzie to 2-0 dla inżynierów. Tak też się chyba właśnie dzieje, bo po raz kolejny umiera nam tutaj Vel'Koz. Jest jeszcze atak wściekłego Jaxa, ale chyba raczej to nic nie zmieni. No i chyba nie spełni się ta przepowiednia informatyków, którzy mówili, że chcą przerwać dominację drużyny sławnego Krzysztofa Diablosa Śliwy. No chyba będą musieli uznać jednak wyższość zarówno jego, jak i jego zespołu. 4-0-6 posiada na Ezrealu Krykiet, jeszcze 5-0-6 Ogierhak na Kamil. No to jest naprawdę dewastacja rywali, jak już wspomniałem. No i cóż, jak to się mówi, wygrywa lepszy. Jeszcze nie można przekreślać, to jest cały czas tylko 13 tysięcy złota.
przewagi, ale w momencie, kiedy mamy prawie tyle samo tysięcy przewagi co minut w grze, no to nie możemy mówić o wyrównanej walce. No niestety, teraz tutaj walka jest prowadzona oczywiście pod dyktando inżynierów. No i jeżeli faktycznie nie dostaną, tak jak mówiłeś, czterokrotnego DC, nie wiem, czy tam się coś, nie daj Boże, dziwnego zdarzy, czy też nie zaczną nagle popełniać dziwnych, nieprzewidywalnych dla tej rozgrywki błędów, no to raczej już tego zwycięstwa nie oddadzą. Natomiast informatycy, no widać było, że kilka osób, kilku zawodników już jakby troszeczkę odpuściło, to są takie walki rozpaczy, można tak powiedzieć, gdzie rzucane są właśnie kataklizmy w supporta samego i tak dalej, i tak dalej. Także nie wiem, czy informatycy, no oni jeszcze oczywiście pograją, natomiast raczej nie wróżyłbym tutaj jakiegoś powrotu. Ja cały czas wierzę, że tutaj starczy się pięciokrotny DC i oni zniszczą goły Nexus. Cały czas może się to wydarzyć, w końcu to są informatycy, może jakiś szybki DDoS na konto rywali zostanie zrobiony. No ja bym tak nie podpowiadał, aczkolwiek widzimy, że Diablos próbuje się ratować i chyba mu się uda. Pytanie, czy uda się uciec z kolei przeciwnikom, zobaczmy, no to już bodziej się poddaje. Tak absolutnie. Jest. Tak jest, to jest generalnie taki cichy surrender, można powiedzieć. Tak, informatycy już stwierdzili, no dobra chłopaki, raczej nic już tutaj nie wymyślimy, więc no zawalczmy ten jeden ostatni raz. Chociaż wydaje mi się zabić ty Kamil, więc niestety z czystym kątem tego meczu na pewno Ogier hat nie skończy. Nie tego się raczej spodziewał, no ale czy to jest tak naprawdę ważne? Ważne jest końcowy rezultat i przejście do półfinałów i prawie zapewnione mają już w tej chwili to zawodnicy inżynierów. Jeszcze kilka ostatnich szlifów na tym diamencie, jakim jest półfinał, jakim jest ten Nexus, żeby go zniszczyć. I możemy już powiedzieć GG. Jeszcze cały czas walka trwa, więc nie wyprzedzajmy faktów. Jeszcze tam desperackie próby obrony mamy ze strony informatyków. Cały czas bocie i stara się jak może autoatakować miniony, ale to nie jest wystarczająco. Oj, tam jeszcze zginął w tym momencie ostatni raz tak naprawdę ten Jax. Triple kill, no może będzie penta? Nie, jednak 3 od razu Jax tutaj zniwelował możliwość zrobienia penty przez Kryketa. No ale Nexus ulega zniszczeniu za chwilę dosłownie. Chociaż jeszcze informatycy coś tam próbują walczyć ostatecznie, ale widzimy, że Nexus właśnie w tym momencie nam się rozpada. No i mamy zwycięstwo inżynierów 2-0. No powiem szczerze, że troszkę